Dobra, Adaś wymienił rozruszniczek. Już jest zacnie, Adasiu, zakręć. No kurde, bajlando, człowiek to tak musi być. Super, teraz będziemy mogli przynajmniej zobaczyć co dalej, nie? Jest? Dobra, mierzymy świeczkę, dawaj mi masę. To masz masę. Do masy to gdzieś tutaj. Dobra, to, gdzie tu? To nawet. No, o. Jest sprawna, piszczy. Druga, piszczy. Cyk, sprawna. Kurwa. Szósta? Szósta. A jak? Jedyna. No dobra, chuj tam. I tak trzeba będzie ciągnąć ten kolektor. No i tak będzie trzeba. No dobra, to już wiemy na pewno, że szósta jest, nie? A weź sprawdź jeszcze raz. Zawsze ten szósty cylinder. Co jest z tymi szóstymi cylindrami, co? Nie no, to też pipczało, to wszystko jest dobrze. Ale to teraz już wiemy, że świeca jest na pewno, bo w ogóle nie grzyje. Na pewno jest do wywalenia. No. To wszystkie. No wszystkie, oczywiście, że tak. No ale chodzi o to, żeby wiesz, żeby upewnić się, nie? Kurda. Wirek, zapomniałeś kasety. Pa. Ale jajca. Artykuł 132 zakończył. Nie no. Kurde, przecież to można przewinąć, tak? No może. No tak. A, jeszcze pamiętam, tutaj były takie jajca, że weźmie się na drugą stronę i ty będzie jak i teraz powinno lecieć coś innego jak ją weźmiesz na drugą stronę. Ty, to nie jest dyskoteka awaria, człowieku? Ale nie, taki ja słuchałem kiedyś dyskoteki awarii, ale on jest zajebiste minuty. Czekaj, chyba tak. Co? Zabierzmy takim typowym BMW patnie, jak włączysz nabier. Wiem, bo to jest właśnie ten zapaszek. Kurde, ta muzyka. No. Malin, a jak? Przecież dyskoteka awaria, no. Malin. Awaria, no disco taka awaria, mówię ci, że kurde, to jest to. Bądź sobą i tylko sobą. Myjkę zaraz zahaczysz. Za 20 zł ci umyję. No, wezmę pianę. Taką kurna i to będę leciał kryszelem za te marki. Olej jest, pył chłodniczy jest. Połowę jeszcze jest nakupowane w koło. Tak. No to już. I odejdę. Czekaj. No w końcu słoneczko zaczęło świecić. A, Mazdę trzeba przestawić. Chociaż, ty, może wyjadę. Zmieści się, tu się wyjadę, a tam już mogę później mieć problem. No nie, to Mazdę sobie przestawię. I on 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódmy niebo. Ale kopcia wali. Wali kopcia? No takiego lośnego. No tak, ja wiem, no ale tu już... No, dobra, wskakuj, chodź. A te trzy były odpadne. No właśnie. O. O, włoski wytrzep, dawaj ten dekoder w DVB-T. Tu Mirek zostawił właśnie dekoder. Co? Kamerkę ma? No. To brudna. Brudna. Ty, ale ja mówię, twardy jest ten hamulec, trzeba. Twardy jest ten hamulec? No bo wszystko jest zastane. Nic nie widzę, czekaj, mogę tu pojechać. A, można tam stoi? Znaczy, ale cofać. No tak on? Tak się nie złamać. Dobrze, musisz podjechać tam przodem i... A dobra. Tu i będę sobie. Tak. Jak chodzi mi ciutko kibicu, ale nic nawet nie zadrzy. No i się, ale jak leje prawie odpala. Ale to jest taka piękna pogoda, jak ciepło jest w tym dworze. Dobra, niech się rozgrzewa. Dupki mleczane, proszę bardzo, cyk. Włącz dupeczkę czarną. I dalej, wszystko się już grzeje. Ale cudny, jest to samochód stary. No normalnie chodzi, że ja czuję miłość do niego. No, jest świetny. Wiesz, tanku, mógłbyś wypieścić i tak, zaraz pojadę nim na przegląd do tanka.
bo się kończy jutro. W 2014 roku miał ostatni przegląd. Dobra, zamknę, bo mi przebiega. Przebieg właśnie ktoś tam wpisał w 2014 roku, a bo to jest ciekawe. Bo coś tam się nie zgadzało z przebiegiem, ktoś musiał źle wpisać przebieg, podobno tak jak Mirek mówił, bo jest około 150 tysięcy przebiegu, a jest 146, a ten samochód stał. I teraz pytanie, czy dlaczego tak jest? Czy on, czy wtedy był CEPiK, że się wpisywało do bazy danych przebiegi samochodów 10 lat temu? No chyba się wpisywało zawsze. No właśnie, się to zawsze się wpisywało, to ja wiem, ale czy to była ogólna baza, rozumiesz? To nie wiem. Bo prawdopodobnie był błąd. No jeszcze będę musiał w sterowniku ABS zobaczyć, jaki faktycznie jest przebieg, czy to jest realny przebieg, ale Mirek miał ten samochód, kupił jak miał 90 tysięcy, a teraz ma 146, także jest szansa, że ma realny przebieg, czaisz? No. To wtedy milion ma jeszcze przed sobą. No tak. Po malutku. Polce. No tak, z Polce żeśmy mówili do przodu. Na tył. Aha, na tył. Popatrz, no w nauce pisować działa. Co ty gadasz? Jakie to jest cudowne, no? To jest aż niemożliwe, żebyśmy tam... Nie no, trzeba cudowne, to nie jest żaden gruz, to jest piękny samochód, kurde, normalnie... Elektryka działa w fotelach. Normalnie powiem ci, że coś cudownego. Ja już kocham ten samochód. Tak, nawet wszystko zaczęło chodzić, hamuje fajnie, normalnie. Dałbym mu miodło, ale... No jeszcze nie, tak troszkę niech sobie ten. No. Niech tam się odparuje wszystko, nie? Tak. I jak wrócimy, to trzeba wjechać, ale człowiek. No teraz z czasem. Ja się stanę pasjonatą, człowieku. Będę pasjonował się w końcu jakimś samochodem. Bo już mam dosyć tych kuźwa na razie, tych spoilerów, tych gruzów. Chcę mieć po prostu autko, którym będę jeździł w pasjon, które będzie mi na coś nie służyło, tym będę się cieszył i które będzie w oryginale. Ale spoilera też trzeba będzie zrobić. Zrobimy go, czekaj, spoiler. To będzie taki, kurna, wiesz, do ukarania. Będzie taki eleganto w dresie, taki, kurna, no. Trochę ham w kapturze. No to. Nie za piękny, tylko z podbitą mordą i on jaką ma wyjechać, zasiać terror, to żeby to zrobił albo grubo, albo wcale. No tak. Tak jakby ten content spoilerowy, ja rozumiem. Ten samochodzik, dupowodzik, poza tym w ogóle bardzo się przyjemnie jeździ. Przyjemnie. To jest taki, kurna... No taki... Taka limuzynka. Kocek duży, ale jak ja pierwszy raz jechałem E39 znajomego, to się zakochałem w tym samochodzie i powiedziałem, że sobie taki kupię. Ale jakoś nie mogę sobie takiego kupić, bo albo kupuję Peugeoty, albo Audice. No właśnie. Ale albo ja też Passaty. Miałem tak. Ja też miałem tak, że zawsze 39 to jeździłem klienta. Nigdy nie miałem na własność, bo nie miałem jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby. Zawsze trochę mi to przeszkadzało, że wolę trójkę, a jednak... No nie wiem. Nie jak wsiądziesz do piątki, tak. Tej starej, to jest coś pięknego. Nie umiem tego wytłumaczyć, dlaczego nigdy nie kupiłem piątki, aczkolwiek zawsze piątka była, wzbudzała we mnie taki respekt i szacunek. Bo kiedyś kolega właśnie, jak ja miałem 19 lat czy 18, no to ja jeździłem maluchem, a kolega kiedyś kupił srebrną E39 z silnikiem M54B22, nie? No. To były czasy właśnie, wiesz, jak kurna maluchami jeździliśmy albo, no w ogóle wiesz, na E39 trzeba było mieć hajs. I on wtedy miał właśnie z tym 170 koni, nie, 192 konie. Już mi się pierdolę. 2,2? 2,2 ma jeden. 170. 107, na pewno? No, 2,0 ma... Tak, 2,5 ma 170, tak. M52, ale za to M54B25 ma już 192, czyli tak. Zasilony. To też jest ważne, jeśli chodzi o tuningi i tak dalej, marginesy tych wszystkich tych koni, ale to nieważne później. No i on miał właśnie to 2,2 i on na jedynie, ja siedziałem z tyłu i to było w skórach, tak jak tutaj. I on na jedynie, pamiętam, że przeciągnął do odcinki ten samochód, a BMW fajnie od 4500 zaczyna iść. Ona tak długo ciągnie, nie? Później dwójka i też tak długo ciągnie. Mówi, kurde, no to jest właśnie coś, co mi zawsze brakowało tak dla siebie, co podziwiałem w BMW-kach, nie? Że one potrafią ciągnąć długo i czuć, że wgniata, nie? No. Chociaż wiadomo, w innych samochodach też tak jest, ale no wtedy to ja nie miałem zbytnio porównania, bo... BMW to była klasa, nie? No jak ja mam Audi, to na przykład nie widzę sensu kręcenia go wysoko, bo jak moim zdaniem ten silnik się męczy. Prawda. A w BMW ten silnik chce. No jakoś tak, kurde, te twoje 2.8 nie chce za bardzo jechać, nie? Znaczy ono jedzie, tylko ta buda jest duża. No, ale no. Jak sprawdzałem, to katalogowo ma chyba z 12 sekund do setki. Mhm. Więc, no... Tragedia już. Fabryki jak wyjechał. Check park lights na obrzeg.
Wow, hamulec. Jeszcze nie ma, jakiś taki sztywny. No bo wiesz, wszystko stoi. Gdzie jest muzyczka? Zamarzło serwo we 39, Franklin wjeżdżał i przed nimi a, w ogóle z tym hamulcem był problem i przestawił ten podnośnik właśnie. O, zamknęliśmy Franciszka. Ksiądz Franciszek. Hej, hej! Kurwa, człowiek! Mogłem na hamulec nacisnąć. Tak, dzień. Tak dobrze, że nic się nie wydarzyło, spokojnie, bo mało bez nerwów. Bo tak nie może być, kurwa, bo czy... Nie było dzisiaj nic, a już jest nieźle. Nie wiem, czy widziałeś na filmie kiedyś, tak? Tam jeszcze jak na Sobieskiego w tym miejscu, gdzie był pożar. To wjechał ten M39, wcisnął hamulec, bo w ogóle wiesz, musiał drive'a wcisnąć w koła, były zblokowane i przestawił ten podnośnik, tak. Kurwa, powiem ci, że sranie miałem wtedy taki, że szok taki, wiesz. Ale nic się nie stało, na szczęście. Puścić, tylko zatracić tym, co najlepsze. Kasetę. Widzę trochę twoją twarz. Trochę widzę twoją twarz. Nie wiem, trzeba by jakoś spolerować. Aha, bo ona tam zawsze nie działa, jest? No, dobra, to patrz. Czekaj, co to jest za instalacja w tym? Nie wiem, a co? Jest jakaś porąbana. Możliwe, a co? To jest, wiesz co, ten... jak Volvo, wiara. Czyli to są wtryskiwacze. To są wtryskiwacze. Nie ma to reduktora. Nie ma reduktora, jest ze zbiorniku. Jest w zbiorniku. I gdzie te wtryskiwacze były wsadzone? Wymienił tylko a tu? A nie, to jest to? Nie. No one nie były nigdzie wsadzone i nie wiem, czy mam coś tu zaślepiać teraz. A to tak były po prostu, tak? No tak. A to kolektor sobie pewnie wymienił. Aha. No to nie, połącz... No tak, no po prostu musisz połączyć, to nie ma tutaj reduktora. Tak.
gdzie jest centralka. No jest tutaj. O tam, dobra. Dobra, lecę. A tutaj zostało do końca te. Będziemy to plantykować, bo powiem ci, że nie mam ochoty myśleć o suficie. Wiem, że wiesz, nie... Powiem ci powoli. Ciężar tego też mnie, wiesz, tak jakby nie znam tej nośności. Poza tym, wiesz, z samym sufitem to się kuźwa, kurna, zajmie to miesiąc. No. Więc dlatego... Poza tym płyty są ciężkie jeszcze. Aha. Więc stwierdziłem, że po prostu przejedziemy to plantyką. Tutaj, wiesz, na tych skosach to jest wystarczająco, bo tutaj, wiesz, do, weźmy poprzypinali. Ale jakąś tą matę techniczną czy coś? Co? Gdzie? Tu znaczy sobie. Taką folię paroizolacyjną. No. Taki właśnie, żeby termosik zrobić, uszczelnić i po prostu do tych drewnianych, tych konstrukcyjnych poprzykręcaliśmy płyty po prostu. Aha. No. Więc tutaj, no to się wszystko, tu nie jest obciążone niczym, no bo to wiadomo, to jest parter. A tutaj się trzyma tylko po prostu na tych konstrukcyjnych deseczkach, nie? Tych łatach. I tak w zasadzie, wiesz, no... Żeby zrobić podwieszane sufit albo coś, no to trzeba było się jakoś... Wiesz, do tych... do konstrukcji, no ale powiem ci, że kuźwa, ja już nie mam siły tego robić. I czasu, kuźwa, ja chcę wrócić do pracy, człowieku. No właśnie, czas i pieniądze. Trzeba wrócić do pracy, jest tutaj... więc jeszcze tak, zostały podnośniki. A co z nimi? Wiesz co, no ten, to Adaś pościągał, popolerował, trochę drzew było. Wiesz co, bo jak one były wilgotne, one tak, jak dostały, no tak, dostały temperatury, a później dostały wilgoci, to zaszły rudą. Więc tak jakby w zasadzie, one wiesz, one się one najbardziej, wiesz, kiedy dostały po dupie od leżenia. Jakby od razu, wiesz... Czyli od wilgoci. No od wilgoci. One bardziej się uszkodziły po tym, że były nieużywane, niż jakby od razu, wiesz, je jakoś uratować. No ale kuźwa, wiesz, nie da rady wszystkiego naraz uratować. Świata od razu nie uratujesz, nie? Co to jest dziurawy wierych masz, kurwa? W lewo! Kurwa, w lewo, w lewo! Jak pierdolę, to wjadę do kuchni. Kurwa, w lewo, w lewo! Dawaj jeszcze raz! No, dawaj, do przodu, nie! Kurwa! Do przodu jedź! Do przodu dawaj, dobra! Jeszcze! O, kurna człowiek! To mnie normalnie ozawał zaraz mnie tutaj, kurna. Chcesz, żebym się dorobił zawału? Oj! Pierdolisz, kurwa, jak zwykle, na granicy wytrzymałości. Czego? No kurna, żeś tu jechał. Jednego i drugiego. Nie, kurwa, no bo... człowieku. Nie, bo nie chciałem, żebyś się stoczył i tu zaraz nie przyjechał dolną w smoczkę. No. Które to jest koło?
Co? Które to koło? Tutaj. To największego dwojścia. Ty, no to może weź podnieś jeszcze trochę. Czekaj, złapiesz go tu? Tak, żeby mu dupę tylko podnieść. A to ewentualnie tym. Tym sznurkiem. A to dwa? No kurwa, mam jedną oponę. Jak to jedną? Co? Kurwa, nie wiesz jak... Czekaj, stamtąd będzie łatwiej. Zobacz, zobacz. A to zaraz ci pokażę. Włajasz, włajasz. To. Jedna po twojej wizycie u ciebie. Zaraz ci pokażę, co ci zajebałem. No. Kurwa, ta jest cała. No to co mi tu dupę zawracasz? To ta jest cała. A zaraz ci pokażę. I przyjechałem ci oddać. Tak oglądajesz? Nie chcę. Ale kto ci to wkręcił? No kurwa, to od ciebie jak wyjeżdżałem. Tu? Co po butle podjechałem, tak. A no tak, bo wywoziliśmy gdzieś tutaj ten samochód. Więc takiego skarba zdobyłem. No dobra, ale czekaj. Więc tą mam dobrą. To jest dobra i trzeba ją przełożyć, tak? No bym przełożył. A to trzeba załatwić. A i to też założyć. Chuj z nim. Czyli dwie opony. Nie. To ja mam wiedzieć? A nie, dobra. Kupię kurwa komplet. Ale poczekaj, bo ty chcesz co, na jedną stronę... Jedną tą wymienić, a tamtą tym sznurkiem tym... To wyjdziesz tu nielegalnie stąd. Bo będziesz miał inny bieżnik. Przeszkadza ci to? Nie, ja mam to w dupie. No właśnie. Tak mam to głęboko w dupie, nawet nie wiesz jak. Jaki to będziesz miał bieżnik. Kurwa, to jest pod górkę. Leżej w drodze ten. Chyba starczy. Chyba tak, weź zaciągnij ręczny. W razie czego. Dobra, teraz ten, już się bierzemy za to. Pokaż te zabaweczki, co masz. Ciekawostka. Zajrzymy do torby. Do torby. A taki kluczyk sobie kupiłem. Ryobi? Tak. I co, drogi? Nie wiem, nie pamiętam. Daj radę? A tu masz jeszcze ten, baterię, a co to jest? To jest latarka. Latarka, a to też... A i masz zasilacz? Ładowarka. Lubię takie zabawki. Powiem ci, polecam. No, fajne. Gdzie kupiłeś? W Falenicy u Czeczena. Aha. Tam jest punkt Ryobi. Ty, a wiatru byś mi dał trochę? Tak, zaraz ci pociągnę przed. A tu masz jeszcze co? O, masz taką samą skrzynkę jak moja. Którą? Czerwoną? No. Gdzie to spotanie z kastorami? No tak, ale ja sobie też. Nawet podobne masz te. Tylko jak narzędzia, tylko że jak klocków pomocowych, to nie. O, zgubiłeś. No, tablica. Nie, no właśnie ten. I sobie wyposażyłem taką skrzyneczkę, tam leży. Kurna, i powiem ci, że to plus te, co o. Masz tam narzędzia. No. To jest wszystko, co ci powinno wystarczyć w ogóle do wszystkiego. Ja tam wszystko rozbieram, nic więcej nie potrzebuję. W zasadzie. No. Butle muszę ci oddać. Bo no tak dobrze. Już miesiąc chyba je uważa. No dobra, zaraz mi oddasz. Ty, zobacz, bo co? Tu nie ma wichajstra. O kurwa. Jest wichajster? Jest. Za to chyba mogę. Pokaż. Mocowanie wahadła. No tak, dobrze, dobrze. Kurna, tylko te bałwanki są takie, że one się lubią cofać razem z samochodem. Tak? No ale dobra, dawaj, jeszcze. Dobra, starczy. Jest? W powietrzu? Delikatnie. Chyba jeszcze nie. Jest! Będzie problem z założeniem. Dobra, ty, damy radę. No teraz, będzie dobrze. No dawaj tego swojego. Ty, najtańszy zestaw kluczy oderowy. Polecam. Jeszcze się nie rozjebały. 17, 19. Zabawki dla dużych chłopców? Tak. Ty, wiesz co, to mi to przypomina zwykłe, to jakie to lekkie jest. Jakie to zwykłe z tego. Z biedry, ale wymalowane na czarno. Oho. Chyba sraka jest. Przypuszczam, że wątpię. Żeby... No dobra, trzeba poszukać normalnego klucza. Na dwójce. Na jeden. Mocniejszy. Chociaż nie, na dwójce. Pardon ci, już żaden sprawy. No i teraz?
No i kurna gra, widziałeś. Nauczę cię, jak to się robi. Za każdym razem, bo słyszałem, on wyjebany i nie pamiętam. Tylko trzeba trochę ten pierdolnik ogarnąć. Dobra, powiedzmy, że ten, że ja będę twoim instruktorem, a ty będziesz wyrobnik. Tak? I przestaw. Przestaw to, możesz pozamiatać po okazji. No. A co tu kurwa tak na czarno wyjebane? No bo tu... Tutaj wiesz. O, podnośnik. Ktoś się zesrał i rozmazał. A. To kibla jeszcze nie macie? Nie. Znaczy mamy, ale jak walisz dwójkę i jest na minusie, to walisz wprost na lód. Aha. I słychać stuk. Jak spada kloc. Dosłownie. Dobra, to sobie wziąłeś. Teraz tak. Czy to działa? Działa. Jeden pedał. Czy tam jeden ciepły, drugi ciepły, trzeci. Poczekaj, ciepły. Zamiotę maszynę. Otwij się. No zamiatę, zamiatę. No i dobra, będę cię uczył, to już na tym razem już to sam beze mnie ogarniesz. O chujałeś, i tak zapomnę. Nie, no wiem, że i tak po prostu żeś mnie tu ściągnął, bo po prostu chciałeś sobie pogadać. Tak. Wymyśliłeś sobie, wkręciłeś sobie specjalnie wkręty. Tak. Żeby mieć powód do przyjazdu. Tak. Dobra, to teraz tak, poczekaj. No wiem. O. Szalisz to, bo to, ty, nie to, to się nie patrzy. Ten pedał, znaczy ten ciepły. Jest tą albo do góry? No, ja nie tego potrzebuję. Też tego potrzebujesz. No to dobra, złapałeś tam? Tak. Złapałeś. Ciśnij. Ty ciśnij. To są twoje nogi. Mocniej. Dobra, to ta masa tak być. O, dobra, cofaj to. Przekręć koło 180 stopni. Ty chociaż już nie musisz. O tak. Spadło ładnie. Dobra. A ty może mi powiedz się, jakie opony? Wielosezon czy zima? Cało oczywiście, raz. Że wielosezon. Tani. Tani? Tani. To znalazłem idealne opony. Nie wybrałem najtańszych. Bo najtańsze kosztują 278. No. A te droższe 279. Myślisz, że będzie różnica? Nie. Czyli będą najlepsze? Znaczy, najlepsze są najtańsze. Bo teraz wszystko gówno oprócz moczu. Dosłownie, lepiej się miło. Lepiej się miło zaskoczyć. No. Czymś tańszym, niż rozczarować czymś droższym. Uwierz mi, wiem, znam to z autopsji. Tym bardziej, że teraz wiele rzeczy po prostu jest. To na chuj jest. Gównianej jakości. Dobra, ty. No, no i dobrze, są ten. Okej. Okay. To teraz tak. To opuszczasz tak. Lewego pedała. Nie, w dół. Który? Znaczy lewego ciepłego. Może się ten. Kurwa, trzeba pomóc. Nie, czekaj. Co ma jest, kurwa? Może się chłopak trochę zastał. No weź. Jebany. Dobra, to teraz tak. Podjeżdżasz ty, bo tu masz blokadę. No. To tak, odblokuj to. Odblokuj. Nie na siłę. Tu odblokuj. Poczekaj, aż się opuści. Wjeżdżaj tu. Jeszcze, cofnij. Jeszcze. I teraz tak. Chodzi o to, że jak to zrobisz tak, to będzie się rysowała felga. Trochę odpuść tak na o. I wyżej. I teraz zablokuj. No. I teraz masz... Łyżki. Masz pole do popisu. Łyżki szukaj. Masz. Majka, ale jest. Pamiętam, że coś takiego trzeba było. Dobra. I teraz kręcimy prawym ciepłym. No. No. Teraz musisz podważyć tam głębiej. No. No, gdzieś tam. No. I co? I co widać? Dokładnie. Zjebało się. O, i teraz lewym ciepłym. Poczekaj. Nie, tego nie dotykaj. To może się już tak wiesz. To już blokujesz to, bo to niektóre te mają tak, że za każdym razem trzeba wszystko, a niektóre mają tak, że sobie możesz właśnie tym lewym ciepłym. Kurwa, jesteś pewna, Elu. A ty nie masz cetek żadnych? Chcesz, to sobie możesz odkopać w śniegu. Nie chcę. Coś może i bym miał jeszcze. Dobra, najpierw to musisz posmarować rogala. Bierzesz sobie to. Rotacjon. Ja to sobie zawsze ten, żeby się nie pierdolnęło. Znaczy, no wiesz, no to szkoda każdemu.
nie trzeba tłumaczyć. Ale ja też jeszcze patrzę na taką kwestię. Wierzę. Jak nie mam, nie wiem czy rotacją jest tą czy w tą, jak nie ma znaczków, to patrząc tak, wsadzając między pelądza, giełkami do przodu, to masz wtedy, tą stronę ma się kręcić. No to dobrze. Wow. Porządnie. Tylko, że możesz sobie na przykład prawym ciepłym wziąć tutaj i tak sobie jechać. Tylko, że to akurat walne jest strasznie, nie? Wentylek też co? Trzeba ci zmienić. Myślisz? No oczywiście, za każdym razem. A co, masz później tu napłakać, że ci cieknie wentylka? Nie, przyjadę zaraz i tak no i znowu. Żeby nie robić dwa razy, trzeba to naprawić. Dobra, już, tak. No i dobra, i teraz tak. I masz tam nożyk? Nie masz. Nie, miałeś takie fajne coś chujowe. Miałem, gdzieś kiedyś miałem. O, nawet znalazłem, że leży tu. Dobra. To tak. To się wkręca. Tak, wkręcaj to na to. To jest w prawo, nie w lewo. Co to możesz? Nie no, jest. I spróbuj to tam wyrwać może. O. Nie, dobra, trzeba wziąć nożyk. Gdzie jest nożyk? Nożyk, no jest potrzebny. O, nawet jest. Dobra. Kurde, coś wybałem. Cyk. O, teraz możesz go ciągać. Powinien wyjść. Dobra. Przesmaruj tu tą okrężnicę. Jak paluszek w odbycich. No, przesmaruj. O, jest ten. Ja idę po wentylek. No tak, no. Za każdym razem w sumie to trzeba wymienić, bo to później, jakbyś miał założyć taki wielosezon i jeździć na nim kilka lat, to jak myślisz, jak długo wytrzyma ci wentylek, nie? No właśnie, w sumie ja też nie wiem, ale śmiem twierdzić, że więcej wytrzyma ten, który będzie nowy. Tylko kurwa, nie jest. Nie no, mam na pewno, od chuja ich było. Kuźwa, gdzie to jest? Nie no, było ich sporo. Na pewno ich było sporo. Do you really... Masz dużo rzeczy. No ale ich nie widzę. Nie, to nie. Też nie ma tu. One gdzieś leżą i się z nas śmieją. Tu też nie. O, ale znalazłem jednego nowego, leżał na podłodze. Nie tak? Wiem skąd się wziął, ale... Ładny taki. Ładny, to jego też przesmarł. Znajdują się rzeczy pod nogami, widzisz? Pieniądze leżą na ulicy, tylko trzeba po nie sięgnąć. Pokaż tutaj, jak ty to robisz. No, żeś nasmarował. Nie żałuję. Ale tak. Nie żałuję. Lepiej, żeby było więcej wazeliny niż za mało, nie? Byś ma się zatrzeć. Okay. I jest elegancko. I teraz możesz normalnie montagen. Montagen? Tak. Jeszcze powiedz, że będziesz chciał wyważyć. No kurwa, nie działa? Nie, no działa. Gdzie? No, to już wszystko, to wszystko. Poczekaj, w którą stronę ja... Co? No, które to jest koło? Ale nie, tam. Tu ma być lewe tylne, tak? No to, no to wiadomo, że... Tak. Tak. No to... O, jest miód. Teraz tak. Wkładasz tu w środek, bierzesz lewym ciepłym. Podlechnij go do góry, bo się wszystko, kurwa, już tak wcale nie zacina. O, ty, działa. Tak, i teraz się fajnie ustawi. Teraz tak, zakładasz tu. No to, pamiętam. Wciągniesz tu z tej strony. I teraz prawym ciepłym i trzymasz, aż wskoczy. Dobra. I teraz to samo, tylko że tam, o, tyk, i jedziesz. Jeżeli są jakieś tam flaty, to trzeba sobie pomóc albo taką specjalną dokładką, której nie mam, albo dwiema łyżkami. I kilka razy, żeby to strzeliło, bo też plakiem można sobie psiknąć, podpalić i... To tak jak to no. Na terenówkach. Tak, tu. Ale tutaj akurat... O, zadziała. Bo dobrze, żeś nasmarował, dlatego... Tacy. Podłóż tutaj, kurwa. Co? Podłóż tu, prącie. Ty podłóż swoje. Więcej kurwa podłóż. Chciałem ci zrobić chrzest, bo... No. Dawaj, jedziesz, jedziesz. Jeszcze musisz stuknąć chyba z drugiej strony. A nie, już nie musi, dobra. Wyrzota? No. Dobrze. Teraz tak, jeszcze najedź wyżej. Cyk. Tu masz coś takiego. O. No jak
jakiegoś myśli promysłu. Tak, zobacz to. Teraz tu jest... jak masz prawe, to sobie tutaj zaciągasz i dociskasz, ale nie masz prawy. No nie no. Ja też nie. To jest chyba jakaś chuja. Już tu drugie było. To jest chyba w lepszym stanie. Nie wiem, ja ci kiedyś przywoziłem to chujostwo. No to może to jest tu właśnie co chujowe, co już przywiózł. No nie, bo było drogie. Co to jest, wiesz? Pierwszy raz użyte. Im tańsze, tym lepsze. Tak? Bo to się, patrz, się wszystko szybko pozacinało. To dobrze będzie. Tylko, że trzeba było odpuścić. No, miód. Dokręcaj, będzie dobrze. Aż dojdzie do końca. Ty już doszedłeś do końca. Tak. Mocno. Jeszcze. Możesz sobie kręcić kółkiem, być do. O kurwa. Dobra, ale bez przesady. Teraz patrzysz, orientacyjnie chodzi równo. Czyli wszystko się fajnie zrobiło. Maszynka do włączenia. A tu jakieś te dzyndzle trzeba było sprawdzać. No to zaraz ci powiem. I teraz tak. Będziemy naklejać aluminiowe. No bo wiadomo, że one są naklejane, tak? To trzeba zerwać stare. Ale tu też jest patent, zaraz ci, za chwilę ci pokażę, o co chodzi, że nawet niekoniecznie trzeba zrywać stare, bo to się dopiero okaże. Więc ustawiasz maszynkę na te naklejane i z jednej i z drugiej, bo masz tu funkcje naklejane, naklejane od tej strony i nabijane od zewnątrz, my nie będziemy nabijać. Masz drugą funkcję naklejane na dole z jednej i z drugiej strony, albo aluminiowe naklejane od tej strony i nabijane od tej. Ja z reguły i głównie tylko używam tych naklejanych. Więc wybieram sobie tą opcję. Teraz tak, ta opcja tu, cyk, patrzysz 40, ustawiasz dystans 40. Później. Co to? Bierzesz tym, to jest szerokość, chociaż to zawsze było takie kurno trochę z dupy. Tutaj, o. No dobra, jedziesz. Ile tam? 8. 8 cali. 8 cali. I to jest co? 15. Felga. 15, no to wiadomo oznaczenie R15. Czyli... Gdzie to jest, kurwa? O, 195 na 65 R15. No i teraz masz cyk. Ciskasz start. No i zaraz ci powiem patent. O kurwa! Chrzest bojowy, prosto w oko. No i widziałeś. No i teraz patrz. Kwestia jest taka, że są stare ciężarki. Ale spójrz na zależność. Jeżeli na przykład widzisz, jak tu to są skrajne wartości, w których trzeba było dołożyć 40 gramów na górze z jednej, na przykład tu, i 35 gram z drugiej też na tej pozycji. Ale to teraz patrz. Jeżeli masz 40 gramów do dołożenia w tym miejscu, no, to totalną przeciwwagą są tamte. Są stare ciężarki. Tu mamy tak 10, 15, 30, praktycznie 40. To najpierw weź nożyk, zeskrob tą część i zobaczymy faktycznie, a tutaj też są ciężarki. To jak zeskrobisz te ciężarki, to jest prawdopodobieństwo, że faktycznie będą już na zero. Więc na przykład jak wiem, że może być problem z naklejaniem, to ja zrywam je później. Bo może się okazać, że trzeba będzie tylko je, wiesz, troszkę mniej, a nie trzeba będzie naklejać w ogóle nowych. Czekaj. Ile to było? 10, 20, 30, 40. No zostaw tam jedną. 40. Z drugiej strony też? Z drugiej strony też. Jak masz też napisane wysokości 35, no to masz 30. Tu. No to też, to wszystko oprócz tego dużego kluca. Nie? Nafta. Prawdę powiedziałem. Bo na przeciwwadze już powinno się zrównać. O, widziałeś? Kurna i co? Nie musisz nic naklejać, jednak, a tak byś już musiał nakleić. No kurwa, jednak informatyk czegoś w życiu się nauczy. Tak. Kapsel? Kurwa, ja przyjeżdżam i ci uczę mechaniki. Jestem youtuberem. Nie masz w życiu większych ambicji? O, zajebiście, żeś tu w las. Dobrze, ciachaj to. Góra, dół, te ciachaj, rozrucha takie. Pięknie, pojeździ tak dookoła troszkę. Ja to z reguły się tym nie bujaj, nie mam praktyki w tym rozruchataku, bo ja zawsze ściągałem opony, ale... Kurwa, jak my się uczymy, to ogarniemy dwie rzeczy na raz. O, teraz
powinno teoretycznie wyjść i chuj, zostało, widzisz. Jeszcze raz. Ja wiem. Co? Ty. Co? Albo zróbmy tak, mam jeszcze jedno. Wepchniemy. No. Napompujemy? Nie. A co? Może tak. Podpalimy? Nie. Kurwa, tam wina brakuje. No, on to kurwa ogarniał bardzo dobrze. Co jest tą dziurą? Może nie trafią. Gdzie to jest to dziuro z kotłonką? Chyba nie trafią. Czy tu? O, no nie trafiają. O kurwa. O, i teraz zróbmy coś takiego. Cyk. Niech to stąd spada. O. Git. Będzie teraz spróbuj to napompować, no. Nawet trochę zostało. A jak się nie uda, to po prostu przyjedziesz jeszcze raz na te, ściągniesz to koło. Kurwa, przyjadę wymienić koło, co? Po prostu. I tak wyjeżdżasz tutaj nielegalnie, on będzie jeździł nielegalnie. Pokażę jeszcze rejestrację, że masz nie, ten bieżnik masz inny. Tam to było koło pana na zapasie. Wiem. Ech. Ale to trzeba być kurwą, żeby człowiek strzelać go na kogoś z dupy, co? No. To jest kurwa. Co? Pobój może być. Idzie coś, idzie. No coś, coś tu idzie, no pobuje się. No jest pierdala. Może nas nasadzimy. Na tamto koło. Kurwa. Pechowy wentyl. Ja pierdzielę. Ty to masz kuźwa. Żeby szczęście. Chyba, że tutaj byśmy trochę roztegowali, bo mi się wydaje, że to w środku po prostu. Nie wchodzi ten fiutek szeroki. Kumasz? No. Tak jakby. Może. Kurwa, czekaj, ja mam pompkę zalieć. Dzieci mi uratowała i dojadę do ciebie. To trochę już popompuję w międzyczasie. Chociaż trochę. Dobra. Co ty gadasz? Pokaż to. Jakie to śmieszne. To jak krótkofalówka to, że... Ile żeś dał? No ze dwa razy. Raz w rynny i oparatę. 70 zł? Ty, jakie fajne. No. Nie chwaliłeś się? Oto syn przejął. Kurde, ale to zajebiste. No tam to koło od zera napompowałem. Normalnie lokowanie produktu.